Miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepszy sezon Kamila Stocha w karierze, w historii jego występów w walce o kryształową kulę. W tym sezonie były miejsca w czołowej dziesiątce, w Gapa i dwukrotnie w Engelbergu. No i teraz popatrzmy, Kamil Stoch. No, wydaje się, że będzie niezły rezultat. Będzie niezły rezultat. Jest niezły rezultat. Powyżej 190 metrów uzyskuje w tej próbie Kamil Stoch, a więc będzie klasyfikowany w czołówce. 193,5 metra, ale odjętych 10,2 punktu. 193,5 metra to jest taki sam wynik jak Biernajnara Romorena. Romoren miał nieco mniej odjętych punktów. Jest klasyfikowany na czwartym miejscu. Sądzę, że Polak będzie z nim przegrywał, a więc bardzo prawdopodobne piąte miejsce dla reprezentanta Polski. Piąte bądź szóste. Noty sędziowskie 18 od 4 i 1 18,5 punktu. Trochę niepewne było to lądowanie zawodnika z zębu. Siódme miejsce.